Witam serdecznie na moim kanale Uloeli. Spójrzmy dzisiaj na lustrzane odbicie, na wróżbę miłosną, tak zwane lustro, czyli uczucia partnera i partnerki w relacji miłosnej. Nie wnikajmy, czy są to relacje małżeńskie, czy jakieś inne relacje romantyczne, ponieważ są różne konstelacje u Państwa, więc nie chcę wchodzić w każdą relację z osobna. Zobaczmy ogólne wibracje romantyczne, emocjonalne, miłosne, jakie są pomiędzy mężczyzną i kobietą. Po tej stronie mamy mężczyznę, po tej stronie mamy kobietę i zobaczmy po prostu, jak karty pokażą relacje pomiędzy partnerem i partnerką w tej relacji. Dobrze, więc najpierw tutaj po tej stronie, nie wiem, czy Państwo widzą, jest mężczyzna. Zapalę światło, by Państwo widzieli lepiej. I zobaczymy sobie, co pokażą karty, co myśli i czuje mężczyzna w tej relacji, w tym związku do partnerki. Co myśli o tej partnerce i o tej relacji? Co myśli i czuje mężczyzna w tej relacji? Używam karty Lenormanda do tej wróżby pod tytułem Lustro. Wyciągnijmy sobie trzy karty. Więc jeszcze teraz zobaczmy kartę na spodzie. No, tutaj są blokady, czyli jakieś trudności, jakieś problemy do pokonania. Czyli mężczyzna ma tutaj jakieś duże blokady, problemy w tej relacji. Myśli, że ta relacja nie jest łatwa, że należy pokonać ciężkie tutaj drogi, ciężkie trudności, tak? Widzi jakieś tutaj problemy ciężkie do pokonania. Również blokuje w tej relacji widocznie emocje, czy może jest komunikacja zablokowana. Zobaczymy, co pokażą dalsze karty. U mężczyzny jest pokazane tutaj, jakieś są głębsze tutaj emocje, głębsze myśli, głębsze jakieś analizy na temat jakichś komplikacji przy domu. W sferze, w strefie domowej są tu jakieś komplikacje, jakieś problemy, trudne do rozwiązania, zawiłe. Lub być może w innym tłumaczeniu tej karty, być może jest tutaj przy domu jakaś inna kobieta, jakaś kochanka, rywalka, intrygantka, jakaś osoba, która jest bardzo intrygancka, jadliwa, fałszywa, która psuje tą relację i która zatruwa swoim fałszywym jadem, swoim trującym jadem tą relację i emocje partnera w stosunku do pani. Czyli tutaj w sferze domowej są jakieś problemy z tego powodu. Zobaczmy sobie karty u pani. Jakie karty wychodzą u pani pytającej, czy u partnerki w tym związku? Jakie karty wychodzą w odbiciu
lustrzanym po stronie partnerki w tym związku. Co myśli, co czuje partnerka w tym związku w stosunku do partnera, w stosunku do relacji miłosnej, uczuciowej. Proszę powiedzieć, pokazać, co czuje partnerka w tym związku. Też wyciągniemy sobie trzy karty Lenormand. Zobaczymy, jakie emocje są przy partnerce. Karta na dnie tej talii, czyli z przełożenia, pokazuje ptaki, które są symbolem niepokoju, niepokojących myśli, atmosfery nerwowej, niespokojnej, jakiegoś nieładu, chaotycznej sytuacji w tym związku, niepokoju. No, wielka nerwowość tutaj jest partnerki w stosunku do partnera i tej relacji. Zobaczmy sobie, proszę, następne karty. Jest partnerka na rozdrożu. Pokazują się te same karty. Proszę zobaczyć. Kartą przełożenia u partnera była karta blokad. Karta u partnerki jest też karta identyczna, czyli karta blokad problemów, sporów, dyskusji. I karta, która pokazuje, że partnerka jest tutaj w tej relacji na rozdrożu, nie wie, jaką decyzję podjąć, nie wie, w którą stronę pójść, jaką podjąć w tej chwili tutaj konkretną decyzję, konkretny krok. Tak, czy zakończyć być może tą relację, czy odejść, czy zostać w tej relacji. Są tu jakieś sprzeczki, dyskusje, konflikty, niepokój, który należałoby po prostu szybko wyjaśnić, sprzątnąć, ale są ogromne blokady, przeszkody, trudności w wyjaśnieniu tych spraw. I jest w związku z tym ogromny niepokój. Tak, który powoduje tutaj nerwowość u partnerki i widocznie też przemyślenia różne, być może o zakończeniu tego związku. Zobaczmy teraz, co powie tarot. Przepraszam bardzo. Co powie tarot? Proszę tarot o dopowiedzenie tutaj rad i wskazówek dla tej relacji. Dla tej wróżby lustro, co należy zrobić, jak należy postąpić w tej relacji. Jak należy postąpić w tej relacji, co należy zrobić, jakie powziąć kroki w tej relacji. Proszę tarot o wskazówkę dla tej relacji. Też wyciągnę już dwie karty, tutaj wypadły. O, trzy karty nawet wypadły, dobrze. I teraz proszę dla partnerki trzy karty również. Proszę dla partnerki również trzy karty tarota. Proszę też dla partnerki trzy karty porady dla tarota. Dobrze, teraz zobaczmy, co mówi tarot. Teraz w przełożeniu jest karta gwiazdy, która być może dobrze tutaj życzy tej relacji, tak? Czyli karta gwiazdy to jest nadzieja przede wszystkim. Być może te problemy tutaj się rozwiążą, ten niepokój, ten momentalny zastój, przeszkody, blokady, być może się rozwiążą, ponieważ jest tutaj karta nadziei, czyli gwiazdy dobrego rozwiązania spraw. Karty tarota dla partnera. Co pokazują karty tarota dla partnera?
Przede wszystkim tutaj karta czwórki mieczy. Karta czwórki mieczy jest to karta, która mówi o chwilowej izolacji, czyli potwierdzają się te karty tutaj z Lenormanda o tych blokadach, tak? O tym przeciążeniu tymi trudnościami. Karty czterech mieczy mówią o potrzebie odpoczynku, o regeneracji, by poukładać racjonalnie swoje sprawy, by uspokoić się, po prostu ochłodzić emocje, żal, rozczarowanie, smutek, by po prostu dostać nowych sił, by na nowo podjąć decyzję. To jest po stronie partnera, mężczyzny. Tu pokazuje się karta druga, paś kielichów, czyli osoba młoda. Być może partner jest młody, mężczyzna jest młody lub niedojrzały emocjonalnie, który jest zakochany, który ma duże emocji. No, ma głowę w chmurach, czyli tutaj wisi po prostu zakochany, szczęśliwy. No, głowa w chmurach, serce po prostu rozpromienione. Woda pokazuje również też emocje, prawda? Wiele emocji. Siedzi tutaj i myśli tylko o swoich emocjach. Także kielichy pokazują również radość, no, zakochanie, intuicję, czyli osoba zakochana, młoda, radosna, szczęśliwa, z głową w chmurach. Czyli partner ma emocje do Was, pomimo to, że jest to osobowość niedojrzała i jakaś, no, jeszcze bardzo taka, powiedzmy sobie, niedoświadczona, naiwna. Niemniej jednak emocje na pewno są. Trzecią kartą po stronie partnera jest szóstka buław. Szóstka buław jest to zwycięstwo, triumf. Widzimy tutaj wieniec laurowy, triumf, ogień, czyli no, pożądanie, buławy, czyli jakaś energia, namiętność, kreatywność i triumf, czyli dobra perspektywa dla tego związku po stronie partnera, czyli partner ma nadzieję na dobry rozwój tego związku, na wyjaśnienie spraw, na triumf, czyli na zwycięstwo w tym związku, pomimo tych blokad i problemów chwilowych. Po stronie kobiety, po stronie partnerki, tak, mamy trzy karty tarota, które są następujące. Dziewiątka buław, piątka pentakli i sąd ostateczny. Więc zacznijmy od dziewiątki buław. Dziewiątka buław to jest karta, która mówi o rezygnacji, zmęczeniu. Coś dobiegło końca lub dobiega końca. Jakby jest osoba, która zawiodła się, pokazuje osobę, która się zabarykodowała, po prostu chce być sama, jest, no, zawiedziona, smutna, zrezygnowana, nie widzi szans po prostu na dobry rozwój tego związku, jest przeciążona, chce być spokojnie sama, tak? Także taką postawę ma w tej chwili partnerka. Pięć pentakli, pięć monet to jest smutek, jakieś takie ubóstwo, ubóstwo emocjonalne, ubóstwo jeśli chodzi o wartości, ubóstwo widocznie jakieś takie finansowe, ubóstwo jeśli chodzi o jakieś wszystkie morały, które mieliśmy, tak? Straciliśmy wszystkie jakby wartości i całą wiarę w to, w co wierzyliśmy w ten związek. Jesteśmy załamani, zawiedzeni, smutni, zamknięci w sobie, samotni, nie widzimy tutaj jakiegoś rozwiązania realnego.
widzimy, że nie otwieramy tych drzwi, czyli siedzimy tutaj w smutku, pogrążamy się po prostu w jakiejś rozpaczy. Nie wierzymy już w następny krok. Jakieś po prostu tutaj zrujnowanie wszystkich wartości i wszelakiej wiary, którą mieliśmy w stosunku do tego związku. Ale trzecią kartą Tarota, która tutaj wyszła, jest sąd ostateczny. Więc sąd ostateczny mówi nam o jakichś rozmowach, o jakichś wyjaśnieniach spraw. Czyli symbolicznie mówiąc, pójdziemy przed sąd, by wyjaśnić te problemy, te kłótnie, te zawikłania, te blokady. W symbolicznym tego słowa znaczeniu idziemy do tego, staniemy przed tym sądem ostatecznym, by narodzić się na nowo, by przyszło oświecenie, by wierzyć w nadzieję dobrego rozwoju tego związku, by po prostu przeprowadzić jakieś zmiany, jakieś konstruktywne rozwiązania. Przed tym sądem ostatecznym doznamy również oświecenia. Wyjdziemy poprzez te rozwiązanie tych spraw i rozmowy, pertraktacje, wyjdziemy z tej rezygnacji, z tego absolutnego dołka emocjonalnego, z tego absolutnego smutku. Tutaj mamy w tej piątce pentakli negatywne myślenie. Nie wierzymy w ten związek, po prostu jesteśmy bardzo rozczarowani, zawiedzeni. Musimy wyjaśnić te sprawy przed tym sądem ostatecznym, by po prostu jakieś nowe oświecenie przyszło i nowa nadzieja, jeśli chcemy kontynuować w ogóle ten związek. Więc ta karta ostatecznego sądu jest tutaj prognozą na rozwiązanie tych problemów. Zobaczmy jeszcze, proszę Państwa, tutaj w naszym orakel lustro karty miłości. Tutaj mam taki orakel miłości. Dla każdego z partnerów wyciągnę jedną kartę. Zobaczmy, co powie orakel miłości do obojgu partnerów. Ups. Dużo kart wypadło, przepraszam. Jeszcze raz potasuję. Za dużo kart wypadło, niestety. Jedną kartę dla partnera, jedną kartę dla partnerki. Zobaczmy. Dla partnera, dla mężczyzny, po stronie mężczyzny, wyszła separacja. Czyli czas by się odizolować od partnera. Czyli jest tutaj dokładnie ta sprawa tych blokad, prawda, jakieś blokady. Tutaj była ta karta w tarocie izolacji, odpoczynku, wyczerpanie emocjonalne. I tutaj też ta karta potwierdza, że jest czas, by się, ten czas, który teraz jest między Wami, jest to czas separacji, odpoczynku, jakiejś przerwy w kontaktach, jakiejś przerwy w Waszych relacjach, w jakiejś relacji miłosnej, przerwa w kontakcie między Wami. Więc ten czas teraz jest to jakaś blokada, izolacja zupełna, separacja. Nie macie w ogóle kontaktu ze sobą. To pokazuje ta karta. To jest stan właśnie, w jakim się partner, czyli ten mężczyzna teraz tutaj znajduje. Karta partnerki jest, że pani czy partnerka otrzyma miłość, że jest osobą, która powinna być kochana, jest osobą wartą kochania, wartą miłości,
otrzyma miłość. Być może trzeba teraz wyjść z tej apatii, depresji, smutku, negatywnych myśli i uwierzyć, że miłość nadejdzie, ponieważ jest Pani warta miłości i ta miłość powróci. Zobaczmy teraz Energy Oracle. Energy Oracle, jakie energie są ważne, by uratować tą relację, by wyjaśnić te sprawy, by dobrze ze sobą komunikować. Zobaczmy, co pokaże Energy Oracle, czyli jakie energie są ważne dla mężczyzny i dla kobiety w tym związku, w tej relacji miłosnej, by miłość powróciła, by się nie poddawać temu negatywnemu myśleniu, prawda? Które Państwo tutaj widzę oboje bardzo intensywnie przeżywacie. Karta dla Pana to jest blühende Fühle, czyli bardzo piękna natura, bogactwo natury, bogactwo rozwoju, obfitości natury. To jest karta, która symbolizuje, że wszystko się rozwinie w dobrym kierunku, że wszystko znów rozkwitnie, wszystko się znów narodzi, wszystkie kwiaty, jak widzimy tutaj na tej karcie, wszystkie kwiaty, zwierzątka, ptaszki, wszystko narodzi się znów do życia, czyli wszystko powróci, te emocje, tak, uczucia powrócą. Jest to bardzo pozytywna karta. Tutaj po stronie Pani, a man holding a heart, czyli mężczyzna, który trzyma serce. Proszę zobaczyć, jak bardzo karty się przyciągają. Ten orakel miłości powiedział, że Pani zasługuje na miłość, że Pani otrzyma miłość. I tutaj ten inny orakel energetyczny mówi właśnie o mężczyźnie, który trzyma serce, czyli kocha Panią, ma miłość. Miłość jest. Miłość jest tutaj, pokazała też karta Tarota, że emocje są, miłość jest. Jakiś młody, niedojrzały mężczyzna, być może nie ma doświadczenia, nie ma rutyny, ale uczucia są. I tutaj jest druga karta, która to potwierdza. Miłość trzyma on jakby w sobie, serce trzyma w ręku dla Pani zarezerwowane, czyli jest Pani warta Jego miłości, On kocha Panią, tylko po prostu są tutaj jakieś przeszkody i problemy. Zobaczmy jeszcze na koniec ostatni orakel miłości, tutaj w postaci tych serduszek. Jest to Liebesorakel, czyli takie ważne tutaj, ważne jakby zdania, które idą od serca. Zobaczmy, co ten orakel jeszcze Państwu tutaj zasugeruje. Też jedno serce dla Pana, jedno serce dla Pani. Jedno serce dla Pana. Jedno serce dla Pani. Ta karta nazywa się Zeit, czyli czas. Że Pan tutaj, bo to jest po stronie Pana, partnera, że Pan chce wszystkiego na szybko zmusić czy wyjaśnić. Ale niestety te sprawy potrzebują czasu. Czyli dlatego widocznie jest tutaj osoba, która potrzebuje czasu, by się uspokoić. Mężczyzna potrzebuje izolacji. Potrzebuje po prostu być sam. Tak? Jakieś są tutaj potężne blokady, trudności w komunikacji, ponieważ te sprawy potrzebują czasu. To jest jego tutaj sugestia na ten temat, że on potrzebuje czasu, że nie da się tych spraw po prostu na przymus wyjaśnić, tylko należy przemyśleć i
po prostu te sprawy wymagają czasu, by się wyjaśniły. Po Pani stronie jest Vergebung, czyli przebaczenie. Przebaczenie. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Ok, czyli musi Pani przebaczyć. Musi Pani wybaczyć i zapomnieć. Życie jest za wertvoll, czyli za wartościowe, za bardzo wartościowe. Życie jest za bardzo wartościowe, żeby go ciągle zatruwać. Prawda? Jakimiś tutaj problemami, blokadami, negatywnym myśleniem, depresją, rezygnacją. Życie jest za krótkie i za wartościowe, by wpadać w takie tutaj stany negatywnego myślenia. Proszę przebaczyć. Oczywiście jest tu jakaś niejasna sytuacja z tą żmiją, jadowitą żmiją. Być może kochanką, być może jakąś tutaj intrygantką. Zdrada, być może była zdrada. Karta tutaj podpowiada, że należy przebaczyć i zapomnieć. Vergib und vergiss. Przebacz i zapomnij. Życie jest za wartościowe, by je ciągle zatruwać. Taka jest rada dla Pani. Ja życzę wyjaśnienia tych problemów. Bardzo ciekawa interpretacja kart. Jest jednak nadzieja. Miłość jest, potwierdzają tutaj te karty. Jest triumf, prawda, w tej karcie. Jest tutaj narodzenie się emocji, narodzenie się na nowo uczuć. Życzę tego Państwu z całego serca i zapraszam na mój kanał. Proszę o kciuka w górę, proszę o subskrypcję mojego kanału i zapraszam do następnych wyrocznie. Do usłyszenia.